Zjedz sałatę, panie Fibian. Nie możesz jeść tylko świerszczy. Może jest mięsożerny. Nie, smuci się, że go zostawiam. Prędko, Becky, spóźnimy się na lekcję tańca. Mamo, pan Fibian nie tknął jedzenia. Nie martw się, Becky, na pewno zje. Mam ci napisać instrukcję karmienia? Jedzenie wsadzić do pyska, tak? Okej, ale niech mu się odbije po jedzeniu, inaczej będzie miał czkawkę. I porozmawiaj z nim o czymkolwiek. Lubi słyszeć głosy, wtedy wie, że nie jest sam. Tak, tak, obiad i pogawędka. Oj, panie Fibian, szkoda, że nie możesz zobaczyć, jak okładam Portera. Idziesz na dno, Jackson? Nigdy, Montclair! Totalna klęska! Zostałeś zniszczony! Co? Och, to pan Fibian! O nie, 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 nie! Becky nie zamknęła klatki! Nie żyje? Nie oddycha i ma przekręconą głowę. Sądzę, że nie żyje. Zabiłem jaszczurkę Becky! Ona mi nigdy, przenigdy nie wybaczy! Coś wymyślimy. Pójdziemy do sklepu... Zapomniałam butów do tańca. Butów! Panie Fibian, czy Karl o ciebie dba? O tak, pewnie. Był tylko trochę wzdęty, ale odbił. Jesteś wybawicielem. I gadzim, i ludzkim. Okej, anioły, wszyscy słyszeliśmy ten ostrzegawczy alarm. Zawęziłem już obszar, w którym doszło do magii ożywiania. Dokładne miejsce nie jest mi znane. Jak również sprawca. Ale to nic. Wybieram się na ziemię, żeby przeprowadzić śledztwo. Czuję się dość dochodzeniowo. Dochodzeniowo, czyli z ochotą na śledztwo. Takie słowo. Uwierzcie, to słowo. Czyżby to deszcz? Let's give it one more shot. Let's give it everything we got. Cause if we get it right, we will shine. Mój kumpel anioł. Wszystkie jaszczurki idą do nieba. O niech mnie Serafin, to okropne. Co słychać, doktorze Kasabi? Właśnie dostałem zawiadomienie z góry. Agent 45 zjawi się lada chwila. Kim jest agent 45? Jestem agent 45. Agent 1 zbyt słaby. Agent 2 za wolny. Agent 3 jest okej, ale brakuje mu inicjatywy. Agent 4 sami rozumiecie. Dopiero za 45 razem się udało i jestem ja. To gruba ryba z ABD. Anielskie biuro dochodzeniowe. Coś jak FBI, tyle że dla aniołów? Dlaczego nie macie własnych pomysłów? ABD jest trochę starsze. Skoro chcę przeprowadzić śledztwo, to znaczy, że stało się coś bardzo poważnego i bardzo złego. Czy macie mi coś do powiedzenia? Coś się stało? Wskrzesiłem jaszczurkę dla Becky, dla Karla, dla jaszczurki. Przecież to, że jest tylko jaszczurką, to nie jej wina. To, że Karl szaleje po wygranej grze, nie znaczy, że wszyscy mają cierpieć. Bardzo ładna kamizelka, doktorze Kasabi. Dziękuję, Porter. Kupiłem ją kiedy... Nieważne. Karl? Dość twarzowa, bez rękawków, coś jak pół koszuli. Fajna kamizelka. Zachowujcie się poważnie. Agencie 45, witamy w Bennett High. Doktorze Kasabi, nie ma czasu na uprzejmości. Nie, oczywiście. To jest Porter Jackson, stażysta, którego nadzoruję, i jego podopieczny, Karl Montclair. Przecież mówiłem, że nie ma czasu na uprzejmości. Ano, niby tak. Porter i jego człowiek mogą wyjść. Już. Na czas mojego dochodzenia będę korzystał z tego gabinetu jako mojej kwatery. Oczywiście, proszę. Nie pytałem o zgodę. No, a ja jej nie dawałem. Mogę zapytać o cel wizyty? Nielegalne wykorzystanie magii ożywiania, o które podejrzewam Portera Jacksona. Coś okropnego. Skoro to Porter, proszę go zapytać. Stażysta pana nie okłamie. Podam panu trzy powody, dlaczego nie. Po pierwsze, dobry śledczy zadaje tylko pytania, na które zna odpowiedź. Po drugie, w ABD działamy po swojemu. W końcu ja pana nie pouczam, w jaki sposób należy doradzać uczniom w ich szkolnych rozterkach.
Nie wymienił pan trzeciego powodu. Lubię, kiedy jest zabawnie. Zacznę zbierać dowody przeciwko Porterowi, przesłuchując jego przyjaciół. W sprawie? Za drzwi. I proszę zabrać to ohydztwo. Już wychodzę. 93-48! Delrecchio, dobrze grasz. Serge jest tu mistrzem. Tak, prowadzę rekrutację na uczelnię, nic tylko sport. Fajnie, NTS, słyszałem o was. Tak, szukamy też Portera Jacksona. Czy Porter gra drużynowo, czy według własnych zasad? Zależy, o jakim sporcie mówimy. O jakim tylko chcesz, wybieraj. A może rugby? Niech będzie rugby. Porter nie gra w rugby. Zacznijmy jeszcze raz. Mogę udawać francuski akcent jak ten? Majstersztyk. Mogę mówić z rosyjskim akcentem jak ten? Wunderbar. Może być też szkocki. To mi wystarczy, naprawdę. Nie chciałabyś zostać słynną aktorką? O, nie marzę o niczym innym. Wiesz, jako łowca talentów z hollywoodzkiej agencji, nic tylko gwiazdy, mogę ci w tym pomóc. Czy jest tu ktoś jeszcze, kto ma podobny talent aktorski? To wiesz, ktoś, kto umie kłamać jak z nut. Porter Jackson może? Nie ma nikogo takiego jak ja. Udowodnię to panu, mój hollywoodzki uśmiech. Fajnie piszesz, super, naprawdę. Wypuszczam nową gazetę, nic tylko prawda, szukam reporterów, którzy znają się na rzeczy. Chciałabyś? Możliwe. Pytanie! Już. Gdybym pisał o Porterze Jacksonie, jak brzmiały nagłówek? Przemiły gość, kropka, miły cały czas, czy niemiły, kropka, niemiły cały czas? Wow, to chwytliwe. Wiem, po co panu reporterzy. A gdzie odpowiedź? Odpowiedziałam. Truskawka. Tak. Czekolada. Super. Czekolada z orzechami. Wspaniale. Pralinkowy krem. Bombowo. Mili wanilia. Fantastycznie. Porzeczka. Wow. Dynia. Niewiarygodne. Twój poziom rozpoznawalności smaków lodowych jest nie z tej ziemi. Smakuje oczami. Właśnie widzę. Prowadzę rekrutację do firmy Nic Tylko Lody i wiem, że ty byłbyś idealnym testerem nowych smaków. Jest jeszcze jeden potencjalny tester, Porter Jackson. Czy on lubi lody? Czy może woli majstrować przy nienaruszalnych prawach wszechświata? Porter lubi pralinkowe. Ja nie lubię, ale mogę udawać. Ja też. Więc dostanę pracę? Zadzwonimy. Uważasz, że Porter Jackson umie używać magii? Porter to nie Houdini, co to nie. Raczej magik uliczny. Czy Porter Jackson mógłby użyć magii ożywiania? Nie wiem. To... ja nawet nie wiem, co to jest magia ożywiania. A! Nie próbuj żartować. Kiedy coś umiera, magią można to ożywić. A Porter Jackson jest jedyną osobą w tej okolicy, która ma zdolności magiczne. Zgadza się? Jest jeszcze nasz bibliotekarz, który zna się na sztuczkach karcianych. Robi je świetnie i na końcu dodaje tada! Mówię o aniołach. Tada! Przecież tu muszą być jakieś inne anioły niż Porter. No tak. Zapomniałem o tej nowej stażystce. Jakie na imię? Dorothy? Denver? Digby? Denise? Bingo! Nie. Denise zajmuje się raczej psuciem fryzur, robieniem min i udawaniem cudzych rodziców. Ona ciągle coś wymyśla. Dzięki. Ale to nie ona. Dlatego nie mogłem znaleźć dowodów przeciwko Porterowi, mimo przesłuchania świadków. Denise zawiniła. Chwileczkę! Ale to nie tak! Co się dzieje? Kim pan jest? Agent 45 z ABD. Jesteś aresztowana. Ale ja nic nie zrobiłam! Karl, pomóż! Nie! Zaczekaj, nie! Co ja zrobiłem? Karl, idziemy na pizzę? Dostałem kupon. Tak, jasne, że chcę iść na pizzę, ale najpierw powiem ci coś o Denise. Została aresztowana za użycie magii ożywiania. Denise aresztowano. No właśnie. Postaram się to wyjaśnić. Co powiedziałeś agentowi? Próbowałem odwrócić jego uwagę od ciebie i niechcący nakierowałem na nią. A po chwili założył jej kajdanki i zabrał. Nie może ponieść kary za moją winę, mimo że mnie wkurza. Musimy wymyślić plan. Masz rację.
Halo? Hej, teraz cię słyszę. Doktorze K, mówią, że nielegalnie użyłam magii ożywiania, a to nieprawda. A może coś innego poszło nie tak? To byłaby długa lista, ale nic nie zasługuje na areszt. Ja ci wierzę, Denise. Zrobię wszystko, żeby oczyścić twoje imię. Byle szybko. Boję się, że umrę tutaj z nudów, a moja magia nie działa. O! Przede mną powinien leżeć tort czekoladowy z pilnikiem w środku, żebym mogła się stąd wydostać. Więzienie jest otoczone magicznym polem tłumiącym. Nie martw się. Spróbuję ci jakoś pomóc. Wszystko będzie dobrze. Halo? Nie, nie zamierzam prowadzić rozmów zamiejscowych. Okej, oto plan. Powiemy, że jaszczurka zmarła na atak serca albo zatrucie, a ty ją chciałeś ożywić. Dobra, kapuję. Ja wyczarowałem światło, żebyś lepiej widział. No jasne, czemu nie? Ale magia odbiła się od jaszczurki. Ding, poszło. I dlatego włączył się alarm. Tak. A ty robiłeś jej usta. Zaraz, co takiego? Robiłeś jej... Usta? Agent 45 będzie chciał to zobaczyć. Nie. Tak, będzie. Pójdziesz do więzienia. No, pewnie słyszeliście, że wybrał mnie łowca talentów. Tak, mnie też, do sportu. Mnie też, ale do lodów. A ja opiszę historię całej waszej trójki jako wydawca wielkiej gazety. Panie i panowie, witajcie na festiwalu filmowym w Bennett High. Nasza pierwsza gwiazda to Brittany Hanson. A teraz Serge DeVecchio. A to jest nasz lodziarz! Hej! To dziwne, że wszyscy zostaliśmy odkryci tego samego dnia. Nie wydaje się wam to podejrzane? Nie tylko bardzo. Tobie. Musimy to zbadać. Okej, ja się tym zajmę. A przy okazji sprawdź, dlaczego dywan musi być czerwony i dlaczego dywan na zewnątrz! Nikt nie wie, że zmartwienie mam dziś. Nikt nie wie, że się smucę. Co to za miejsce? Dokąd mnie zabieracie? Nic nie zrobiłam. Jej, Marsza! Nie widziałam cię od średniowiecza. Co się stało? Czesałam moje pióra po jednej stronie, a kiedy zaczęłam wyczesywać drugą stronę, zorientowałam się, że mam jedno skrzydło i jedno nic. Zniszczenie skrzydła to przestępstwo? Próbowałam uciec, ale latałam w kółko. W końcu złapali mnie nad Egiptem. Za co siedzisz? Za magię ożywiania. To kiepsko. Wiem. Ale cóż, czasami łamie się zasady. Ale ja nic nie zrobiłam. Rozumiem. Mogą podsłuchiwać. Mam nadzieję. Jestem niewinna, słyszycie? Niewinna! Zdaje się, że ci uwierzyłem. Rzadka sprawa. Absurd. Specjalista od podstępów szuka prawdy. Wiesz, że często tak bywa. Tak czy siak poznamy prawdę. Zgadza się? Chyba nie dam rady. Spokojnie, mam butelkę płynu miętowego. No ale mam za duże usta. Podmuchaj na nią. Tylko ją rozwścieczę. Dalej, Karl, zrób to dla mnie. Mam nadzieję, że to mój włos. Co ja poradzę, to nie wypali. Teraz na to wpadłeś? W zasadzie kilka minut temu, ale chciałem zobaczyć, jak ją całujesz. Nie całowałem, niosłem jej pomoc. No i co teraz? Wiesz, nie chcę, żeby Denise poniosła karę za mnie. Muszę się przyznać, nawet jeśli mnie wyrzucą. Ze szkoły? Nie, z kręgu aniołów. Więc staniesz się zwykłym człowiekiem i też będzie fajnie. Nie, Karl, już nigdy mnie nie zobaczysz. Więc nie przyznawaj się. Przykro mi, ale muszę. Okej, pocałuję tę jaszczurkę. I dlatego użyłem zaklęcia. Ale zrobił to, żeby mi pomóc. I Becky, i jaszczurce, pomógł tak wielu. Porter, dlaczego nic mi o tym nie powiedziałeś? Nie chciałem pana w to wciągać. Twoje dni na stażu są policzone. Zwołam specjalny trybunał, a skoro się przyznałeś, pójdzie jak spłatka.
Porterze Jackson, jesteś aresztowany za nielegalne użycie magii ożywiania. Nie! Nic gorszego nie mogło się zdarzyć. Mogło. Pocałowałem jaszczurkę. Do środka. Podejrzewałam, że masz z tym coś wspólnego. Przepraszam, Denise, nie wiedziałem, że cię aresztują. Teraz już nigdy nie przydzielą mi zadania. Nie martw się, powiedziałem, że to ja i że jesteś niewinna. Więc to ty? Nie, jestem w więzieniu dla kawału. Jasne, że to ja. Zdajesz sobie sprawę, że cię wyrzucą? Już nigdy nie zobaczysz Karla. Trudno. Życie z Karlem to nie piknik. Rano godzinami siedzi w łazience i wylewa na siebie mnóstwo dezodorantu. Miałbym tęsknić za porterem? Nie ma szans. Hej, w końcu odzyskam pokój. Niby to anioł, a chrapie jak lokomotywa. Ciągle chce się przenosić w różne miejsca. Jest otwartymi ustami. I zawsze zjada całe jabłko, z pestkami i z ogryskiem. Ciągle przekręca zaklęcia. Choć bywały i dobre chwile. Zawsze mnie wspierał. Okej, okay, będę za nim tęsknił. O co chodzi, Karl? Zamierzasz jeść obiad, czy bawić się fasolką? Nie jestem głodny. Przykro mi. Fasolka nie jest zamrożona. Ja wolę tamtą, chrupiącą. Jest też deser. Mój najlepszy kumpel ma kłopoty. Okej, okay, jeśli w ogóle masz kumpla. Załóżmy, że wpakowałem go albo ją w kłopoty. Cały ty. Ale nie mogę nic z tym zrobić, bo jest bardzo, bardzo daleko. Gdzie? Na Islandii. Na Islandii jest już północ, więc zaczekaj z tym do jutra. Voilà! Szarlotka! Mamo, następnym razem zdejmij folię. Na pewno chcesz tego procesu? Nie lepiej współpracować i ułatwić sobie życie? Wolę, kiedy jest trudniej. No, nieładna postawa. Nieładny oddech. Co? Postrzyj miętówkę. Słusznie. Teraz cuchną ci też ręce. O, nie, nie, nie. Oboje w areszcie? Tak, tam, gdzie jest ich miejsce. Nie może ich pan sądzić za to samo. O, racja, oskarżymy pana. W końcu to pańskie dzieci. Odczep się. Zapomnij. Jadłem gdzieś tuńczyka, okej? Okay? Porter się przyznał, więc wypuść Denise. Dobra. Nareszcie. Miło mi było, Porter. Na razie, agencie tuńczyk. Zobaczymy się w trybunale. O, odczep się. Już mi to mówiłeś. Mogłem wymyślić coś lepszego. Nie lubię tego faceta. Rozwiewa włosy wiatr, ubyło mi lat, bo nie mam jeszcze swojego auta. Dyrektorze Malone! Dyrektorze Malone! Po kolei. Na czym polega problem? Chcę żądam odpowiedzi! Po kolei! My... chcemy... to... mieć... Rany, Julek. Niech jedno mówi za wszystkich. I niech to będzie Jane. W szkole zjawił się łowca talentów i nas zwerbował. Jaki łowca? O nikim takim nie słyszałem. Jak to? Musi pan znać tego od sportu. Ma takie oczy i włosy. A łowca lodowy ma szyję i skórę. Zrobiłam zdjęcie mojemu łowcy. To redaktor gazety. I trener. Masz słabą baterię, musisz doładować. A, zrobił was w balona. Co? Jesteście jeszcze młodzi. Macie przed sobą całe życie. Musicie być bardziej roztropni. Czyli mądrzy. A, okej, okay, jasne. Dzięki za odpowiedzi na temat portera, doktorze Malone. Proszę wybrać wóz. Kabriolety? Mogę wziąć kabrioleta? Wedle życzenia. Oh. Zadzwoni pan pod ten numer, a my podstawimy wóz całkowicie za darmo. A, już poczułem wiatr we włosach. A. Wciąż tu jesteśmy. Wczułem się w wasz ból. Tu jest inaczej niż w anielskim sądzie. Oj, anielski sąd to przy tym pestka. Anielski trybunał zbiera się co kilka tysięcy lat. Czas wyciągnąć asa z rękawa. Lepiej, żebyś znalazł więcej niż jednego asa. Kapuję. Proszę wszystkich o ciszę. Porter Jackson przyznał się do nielegalnego użycia magii ożywiania.
Trybunał rozpatrzy sprawę i ustali odpowiednią karę. Twój pierwszy świadek. Pierwszy świadek? Mój pierwszy świadek to... Karl Montclair. Elże! Co powiedział? Musiałem wypluć. Ciąg dalszy nastąpi. Idziemy na pizzę? Magia. Magia ożywiania. Co za magia? Porterze Jackson, aresztuję cię za... Okej, będę tęsknił. Odejdź stąd. Nie martw się. Przepraszam. Wersja polska na zlecenie Teletoon Plus Studio Publishing.